gdy o świcie pędzę wichrem przez ulicę. Jak przyjaciel dobry miasto wita mnie i naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę. I tak codziennie do roboty i z roboty. I to jest jazda. Szanowni Państwo, witamy na pokładzie autobusu czerwonego, który przez ulicę mego miasta będzie mknął. W miejscu czas. Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Mija nowe, jasne domy i ogrodów modny dzień. Czasem dziewczę spojrzenie rzuci ku nam jak płomienny kwiat. Wejrzamy do skrzyżowania, skręcamy na lewo i tam już pełną kolumną ruszymy przed siebie. Czerwony autobus, szanowni Państwo! Burzy, ludni basem ponad mostem. 18. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rozliczamy w samo południe. Autobus. Z tyłu za nami cztery ogromne traki, tam w środku mnóstwo sprzętu kupionego za 17 finał, 78 ultrasonografów. Wszystko pokazujemy, ze wszystko się cieszymy i to jest największa radość, moi drodzy, bo żyjemy w wesołym kraju, wesołych ludzi, a tutaj nad Wisłą, w samym centrum, przy wielkim domu ze szpicem na końcu, będziemy rozliczali kolejny finał. Wiatr od Wisły nas już nie dogoni, nie dogoni nas gołębia szybki cień. Cztery wielkie tiry, tam w środku 78 ultrasonografów, kupionych za pieniądze 17 finału. Ja sercem młodem na twój widok miła zacznie bić. Pik, pik, autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. 18 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przepraszamy za mały korek, ale chcemy wam pokazać, ile zebraliśmy pieniędzy. Z tyłu za mną jadą cztery ogromne tiry, a w nich tam w środku 78 ultrasonografów. Absolutnie mistrzowskiej skali. Najlepszy sprzęt, jaki mogliśmy kupić. Oglądajcie Warszawę. Warszawa potrafi być piękna i taka właśnie dzisiaj jest, kiedy czerwony londyński autobus jedzie wraz z rozliczeniem punktualnie o godzinie 12 w samym centrum miasta, vis-a-vis Pałacu Kultury, bardzo śmiesznego domu ze śmiesznym szpicem na końcu. Będziemy mówili o naszej zbiórce. Czy rekordowa? Dowiemy się o godzinie 12. Ale ja cały czas powtarzamy, to nie o rekordy chodzi. Chodzi o to, że jesteśmy razem ze sobą. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy rozlicza po raz 18 swój finał. 120 tysięcy wolontariuszy, 1500 sztabów, nie tylko w Warszawie, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. W ten sposób rozliczamy coś, co się dzieje tu od 18 lat rewelacyjnego. Autobus czerwony, a w nim ludzie, choćby każdy z was. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. Witamy serdecznie na kolejnym rozliczeniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękuję bardzo, że zechcieliście przyjść do nas, mówię tutaj do wszystkich mediów, ponieważ jest to niezwykle ważna też rzecz, aby to, o czym mówimy podczas finału, później dokładnie, skrupulatnie rozliczyć. Za nami jechały cztery ogromne tiry. One są pełne ultrasonografów. Jeden z takich ultrasonografów stoi tutaj. Dzięki tym zakupom stworzyliśmy blisko 50 nowych ośrodków, które będą diagnozowały dzieci, a więc to, na czym nam najbardziej zależało. Teraz, za moment, przedstawimy Państwu wyniki naszej zbiórki. Nie chodzi o rekordy, zawsze to mówimy. Daliśmy radę i pokazaliśmy, że nie tylko w Polsce, ale na całym świecie Polacy są razem z nami. Bardzo proszę, od groszy zaczynamy. To są grosze. Teraz uwaga, złotówki. I uwaga, teraz są tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy. I uwaga, i miliony. Moi drodzy, dziękujemy bardzo ogromnie. 42 miliony 877 1958 złotych i 6 groszy. Allegro 3 582 336 złotych. Złote serduszko numer 1 1 110 000. Złota karta zawęcza numer 1 225 000. To tylko niektóre wkłady, które wpłynęły na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.